Witam w udawanym gamingu, ja jestem Avres, to jest Medieval Dynasty, a przed nami widzimy chłopa w jeziorze. Nie wiem, czego on tam szuka, może ryb. Może przynajmniej będzie lepszym rybakiem niż ja. W każdym razie, mamy kilka problemów. Brakuje nam punktów, jeżeli chodzi o technologię rzemieślnictwa, bodajże produkcji. O, tak, brakło mi słów. Brakuje nam trochę punktów w technologii produkcji, to też zajmiemy się, korzystając z tego, że jest noc, zajmiemy się produkcją kilku przedmiotów. No i jeszcze zauważyłem, że zaczyna nam brakować trochę pożywienia, także pożywieniem również się zajmiemy na tą chwilę. Także ja biorę się za tworzenie zup kremowych i słyszymy się już niebawem. No dobra, zupy kremowe zostały ogarnięte, mam nadzieję, że im to wystarczy na jakiś czas. Stworzyłbym tego więcej, ale w gruncie rzeczy brakuje chyba mis. Ile ja tego jeszcze mam w ekwipunku w ogóle? O, 29 mis, no spoko. Mięska 2 sztuki. Kapusty 143 jeszcze zostało. Dobra, to też tu zostawię, tak na wszelki wypadek, następnym razem jak będę gotował, żeby nie latać z tym jak łoś. Dobra. Chłop przestał już chodzić po jeziorze, bardzo mnie to cieszy. I teraz tak. Korzystając z tego, że mamy te jajka, to chciałbym wykupić jeszcze schemat na jajecznicę na pewno. Gdzie on był? Technologia? Tak. Tutaj? Stodoła, kurnik? Nie. W kuchni chyba, tak? Jajecznica, jest. Aby jajecznicę wytworzyć, potrzebne nam są 3 jajka. No i jajecznicę sobie wykupimy. Myślę, że jak najbardziej się przyda. A czy mamy jeszcze coś? Marchew może? Gulasz byśmy tworzyli? Nie wiem, czy jest sens. W sumie jest tańsze. W sensie tańsze będzie... Czekaj, sprzedaż... nie. Olać to. Nie ma sensu tej potrawy robić. Dobra, poświęćmy jeszcze tą resztkę czasu, jaka nam została. Myślę na wytworzenie fiolek drewnianych albo wiader, cholerka. Ile wody mamy? Wiedza, technologia, zarządzanie, tak, woda 1940, dobra, to nie potrzebujemy, to w takim razie na fiolkach się skupimy, fiolki spróbujemy później sprzedać jeszcze. No i dobra, mamy już wyprodukowane te misy, przepraszam, misy, te drewniane fiolki. I jednocześnie mam takie pytanie, czy udało nam się zdobyć wystarczająco punktów, by móc tworzyć brązowe narzędzia? No niestety nie, brakuje jeszcze 16, dobra. To żeby 16 jakoś nabić, może jakieś miedziane wytworzymy. Co by można było wytworzyć? Miedziany młotek. 2 sztaby miedzi i 1 patyk. Czy mamy patyki? Ostatnio był z nimi lekki problem. Patyczki. Są 4. No i dobra, 4 wystarczą. Nie jest to za wiele, ale zawsze coś. Tu mamy chyba sztaby miedzi. Nie mamy sztab miedzi tutaj. Kurde. Się zamotałem delikatnie. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Sztaba miedzi. 34. Kurczę, nieźle. To my potrzebujemy 8. Okej. Okay. Jeszcze mi powiedzcie, ile punktów my na tym nabijemy? Ile mamy w ogóle? O, to jest dobre pytanie. Ile mamy tych punktów? Punktów mamy 484, dobra. No to ja bym chciał wytworzyć 4 miedziane młoty. No i dobra, sprawdźmy teraz. 3 punkty za 4 młoty. No nie jest to za wiele, przyznam szczerze. Troszeczkę jestem zawiedziony. No ale dobra, drewniany młot, miedziane młoty też tutaj, drewniany młot, spoko. A jakbym chciał... Czego tu zacznie zaraz brakować? No pewnie, że zacznie brakować noży, no to może w tym celu sprawdźmy jeszcze co trzeba na te noże. A miedziane narzędzia, miedziany nóż, 2 sztaby miedzi, 1 patyk. Okej, okay, to ja idę po materiały, idę pozbierać jakieś patyczki i słyszymy się już na tworzeniu miedzianych nożyków. No i dobra, przyznam szczerze, trochę nam na tym tworzeniu przedmiotów zeszło, ale brakuje nam dosłownie jednego punkta, serio.
Jednego punkta brakuje, żeby odblokować możliwość produkcji brązowych narzędzi. Niemniej miedziany nóż wartość 110, czyli za 55 mogę go sprzedać. No nie jest to jakaś zawrotna kwota, ale w sumie lepsze to niż nic. Myślę, że też będzie można zacząć tym handlować ewentualnie. Ale czy my posiadamy... Dobra, to oddamy. Mamy dwa patyki i w jakiś sposób muszę nabić jeszcze jeden punkt. I myślę, że ten jeden punkt możemy sobie nabić przy pomocy... Stworzymy może misy drewniane? I tak się przydadzą, i tak się przydadzą. A co tam? Mamy to! Nie dość, że udało się odblokować kuźnię drugiego poziomu, to jeszcze przy okazji możliwość tworzenia brązowych narzędzi, co bardzo, bardzo mnie cieszy. Chciałbym jeszcze zobaczyć tak naprawdę... Może to, co byśmy mogli zrobić dla naszych mieszkańców, ale zanim to, panowie i panie... Dobromira, gdzie ty jesteś? Leonarda, Gerarda, nie? Alice też, nie? Halo? To ty? Ty! Drogomira! Boże, ja ją Dobromira, nie wiem dlaczego, cały czas mylę to imię. No w każdym razie, szybki zapis. Hej piękna, czy jesteś może dzisiejszą datą? Bo jesteś 10 na 10. Hehe. Nie no, tak poważnie mówiąc, romans, co u ciebie piękna? Kobiety narzekają, że mężczyznom rośnie brzuch od piwa, ale brzuch nie jest od piwa. On jest na piwo. O, nie pykło. Dobra, czyli taka trochę... Jej odmiotły troszeczkę połknęła. No dobrze, no dobrze. Twój uśmiech rozgrzewa mnie mocniej niż palenisko. Wiedziałeś, że w niektórych miejscach odbywa się tak zwany bojowy rozwód. Żeby wyrównać szanse, mąż stoi po pas w dole, a jedną rękę ma związaną za plecami podczas walki. Okej. Urządliła cię kiedyś pszczoła? Jeżeli urządli, to pamiętaj, żeby najpierw wycisnąć żądło, a następnie przeciąć cebulę na pół i wetrzeć ją w ranę. Zazwyczaj urządlenia są niegroźne, ale w niektórych przypadkach jad może być zabójczy. O kurde, dziękuję za dobrą radę. No i super. Aha, to już, jeżeli chodzi o ten romans. See you soon. No, przyznam szczerze, że idzie no nie najlepiej. No ale dobra, jesteśmy w naszej osadzie i mamy tutaj questa jeszcze. To chciałbym zobaczyć tak naprawdę, kto go ma. Zybert, szybki zapis. How can I help you? Czym ci mogę pomóc, przyjacielu? Zgubiłem łuka, może ktoś go ukradł, nie jestem pewny, nie ma znaczenia. Przyniosę ci pewnie. Jakiś chyba z tego, co kojarzę, leży, ale jeszcze, mamy punkciki dwa do wydania, jeżeli chodzi o punkty umiejętności w produkcji. No i tak sobie myślę, że moglibyśmy je wydać w zużycie kondycji podczas budowania, szybsze wytwórstwo w tawernie, mniejsze niszczenie młotków, korzysta, aha, ekspy tutaj zdobywane. No i kurczę, nie wiem teraz, ale chyba... A jest jakieś coś, że szybciej będę budował w... Aha, to już mam. 25% szybsze wytwórstwo w warsztacie i kuźni, dobra. No to może faktycznie weźmiemy sobie... Częściej korzystam z tego, więc z tawerny i w sensie z gotowania, więc myślę, że weźmiemy sobie to. A ty mi, przyjacielu, powiedz, jaki tu łuk zgubiłeś? Długi łuk. Chyba akurat jeden mamy. Czekaj, ty, ja używam długiego łuku, czy nie? No pewnie, że tak. No szlak. Niedobrze. A czy mam jakiś jeszcze? Nie, tylko łuk refleksyjny. No dobra, trudno się mówi. Oddam mu tego questa, masz. Gdzie ty jesteś? Dziennik, zgubiony łuk. Ślicznie wyglądają te drzewka, trzeba przyznać. Zybert, trzymaj. Ta, spadaj. Serio, kosztowało mnie to...
stanowczo zbyt wiele, no ale w gruncie rzeczy zarobiłem na tym 50 punktów dynastii, także no nie wiem, czy się opłacało. A mamy bukłak, więc wypadałoby go tak naprawdę jeszcze uzupełnić wodą. Myślę, że moglibyśmy się przejść do jednej z... wełnianą tkaninę też sprzedamy. Nie są nam potrzebne takie rzeczy. Moglibyśmy się przejść do Denicy może. I tam spróbować pohandlować, ewentualnie może z kimś porozmawiać i go zrekrutować do nas. Nie, misy nie. Weźmiemy najpierw chochle. Dobra, i drewniane fiolki ile się da. No niestety tyle to się nie da. Dobra, ja wezmę, wyrzucę to, co jest niepotrzebne i słyszymy się już, myślę, w Denicy. No i witam serdecznie. Znajdujemy się właśnie w Denicy. Cześć, Kinga. Słuchaj, mnie interesuje, co ty masz. Ja bym tobie po prostu chciał sprzedać parę rzeczy. A ile masz jeszcze pieniążków? O kurde, skąd ty masz tyle pieniędzy, dziewczyno? Ej, wszystko ode mnie odkupiła. O kurcze, i jeszcze jej zostało. No i to mi się podoba. Skąd ty tyle pieniędzy wzięłaś? To jeszcze kucharka na dodatek. Nieźle. Have a good day. Tobie również. Ale potrzebujemy, przypominam, rolnika. Kogoś, kto będzie mógł ogarnąć chleb. No i już chyba go znaleźliśmy. A jeszcze tak dla zasady, nie. Dobra. How can I help you? Kazimierz, przyjacielu. Tworzymy nową osadę. Chciałbym cię w mojej ekipie. Gdzie ty jesteś? Tutaj, wolne miejsce, tak, pusty domek, dziękuję, tak, i będziesz pracował póki co w warsztacie, myślę, tak, jeszcze ci przydzielę tylko pracę jakąś w miarę sensowną, produkcja, warsztat, dobra, i tak, jeżeli chodzi o ciebie, to chciałbym, żebyś tworzył na pewno gliniane fiolki, no myślę, że będzie spoko. Dwa patyki, dwie skóry, a ta? Jeden patyk, 10 słomy. Dobra, to nie. Chyba, że ewentualnie cię z kimś zamienię miejscami jeszcze. Bo tak sobie myślę, że przecież mamy tutaj kogoś, kto może być zarówno rzemieślnikiem, jak i rolnikiem. Prawda czy nieprawda? No tak, prawda, ale to jest Gerarda, która nabiła już 4 punkty, jeżeli chodzi o to. Ale Tatomir, gdzie ty pracujesz? Jako hodowca. Hodowca czego? W gęsiarni robisz. Dobra, to ciebie przeniosę do gęsiarni. A Tatomira przeniesiemy do warsztatu. Dobra. Będę trochę więcej tych fiolek tworzył. A my tymczasem... Kurczę, no my tymczasem musimy się wrócić do naszej osady, zabrać resztę rzeczy na sprzedaż. No i myślę, że pójdziemy sobie do rolnicy, albo do leśnicy nawet. Albo, drodzy państwo, mam trochę lepszy pomysł. Pójdziemy do naszej osady, upgrade'ujemy naszą kuźnię na drugi poziom. Tędy przejdę? Przejdę, dobrze. Upgrade'ujemy naszą kuźnię na drugi poziom. Ile mamy w ogóle funduszy? To mnie ciekawi aktualnie. 6000. Zakup dwóch świń to będzie trochę koszt, trzeba przyznać. No to wcale nie jest taki tani interes. A więc myślę, że jeszcze się z tym wstrzymamy, przynajmniej na chwilkę. No i myślę, że na lato zajmiemy się tym kupnem tych świń. Zważywszy chociażby na to, że mamy już kogoś, kto będzie mógł się tymi świniami zajmować. A my tymczasem upgrade'ujemy kuźnię na drugi poziom, wybudujemy jeszcze jeden dom i myślę, że upgrade'ujemy nasz dom do poziomu kamiennego. Tak, myślę, że to będzie całkiem spoko pomysł. No i moglibyśmy się wybrać jeszcze wydobywać troszeczkę miedzi. O, proszę. Wóz, którego chyba wcześniej nie widziałem. Drewno opałowe. 2-3 sztuki. Pochodnia. Spoko. Zawsze to dodatkowe monetki. Czy leży tu coś jeszcze? Patyki podniosę, zawsze się przydadzą. O, drewno opałowe jeszcze jedno.
tyle? Cztery drewno opałowe i co, i to już? Taki bieda ten wóz troszeczkę. Przyznam szczerze. No, a nie, jest. Brązowa siekiera. No i dobra. W tym momencie, no, jestem już zadowolony. Warto było się na chwilę zatrzymać. Dobra, w każdym razie ja lecę i zajmuję się tymi rzeczami, o których wcześniej wspomniałem. Także do usłyszenia za chwilkę. No i dobra, korzystając jeszcze oczywiście z tej wspaniałej rady odnośnie budowania budynków wyższych poziomów. Produkcja, kuźnia drugiego poziomu. Cyk. Kurde, jakie to jest wspaniałe, że nie trzeba tego niszczyć, tylko wystarczy po prostu postawić na starym. Świetna sprawa, naprawdę jeszcze raz dziękuję za tą radę, była super. No i dobrze, zajmujemy się właśnie wykończeniem kuźni drugiego poziomu. Raz, dwa, trzy, kuźnia gotowa. Czy coś się zmieniło? No chyba nie. Z wyglądu chyba wszystko jest tak samo jak było. No dobra, ale z tego co... To, co jest najważniejsze, czyli możemy budować już brązowe narzędzia. No i w tym celu tak, wykupimy na pewno brązową siekierę. Brązowy kilo, to na 100%. I myślę, że moglibyśmy jeszcze zainwestować w brązową kosę. Chociaż mamy jeszcze trochę tych sierpów, więc moglibyśmy to zignorować. I skupić się na razie na tych dwóch przedmiotach, czyli brązowym kilopie oraz brązowej siekierze. Nie sięgam. Przypał. Dobra, to zróbmy tak. Ja upuszczę może kłody. Wracaj, wracaj, wracaj. Nie w tą stronę poleciałaś. Czy sięgnę do kowadła? Nie sięgnę, oczywiście, że nie. Dobra, to zróbmy tak. Sztaby brązu wyrzucę. O, lepiej. Cyk, cyk, brązowe narzędzia, no i tak. Z 8 brązowych siekier, z 8 kilofów i powinno być ok. No i dobra, kilofy oraz siekiery są gotowe. Miedzianych nie możemy niestety jeszcze tworzyć. O, mogę się poruszać, super. Bardzo mnie to cieszy. Ile tego brązu jeszcze nam zostało? To jest dość, myślę, dobre pytanie. Dwa. Uuu, to już nie za dobrze. Przyznać trzeba, to już nie jest za dobrze. Niestety, ale muszę was serdecznie przeprosić ze względu na to, że wystąpiły drobne problemy techniczne. Otóż OBS stwierdził, że w tym momencie urwie nagrywanie klipu. Klipu, który tak naprawdę powinien trwać jeszcze dobre 20 minut, czy 30 nawet. Także no, niestety. Ale jest, mogę wam pokrótce tak naprawdę opisać to, co miało miejsce w dalszej części tego klipu. Nie było tego za dużo, w gruncie rzeczy i tak bym sporo wyciął, bo udało mi się upgrade'ować dom do poziomu kamiennego, postawić stelaż na kolejny dom. A również troszeczkę zająłem się craftingiem. Nastąpił przeskok na porę letnią. Niemniej no tego trochę żałuję, bo tam było wydarzenie specjalne odnośnie tego, że zostaliśmy zaproszeni na wesele. Niestety nie mieliśmy tawerny, więc tylko wznieśliśmy toast, dzięki czemu wszystkim mieszkańcom podskoczyło szczęście o 15%. Także już jest super. Dodatkowo poflirtowałem trochę z Drogomirą, tak pamiętam już jej imię. W każdym razie poflirtowałem z nią i podniosłem jej poziom sympatii do 70% chyba, czy 75%, także myślę, że jeszcze tego lata albo na jesień uda się z niej zrobić żonę. Też troszeczkę myślałem nad tym, w jaki sposób to rozegrać i myślę, że w momencie, kiedy ona przeniesie się do naszego domu, no to po prostu jej dom upgrade'ujemy również do poziomu kamiennego. Dodatkowo wziąłem dwa questy od nas w miejscowości, w naszej osadzie, niemniej nie wykonałem ich, po prostu je wziąłem, także tym zajmiemy się już w kolejnym odcinku. Dodatkowo wziąłem dodatkowego questa, wziąłem questa jeszcze pobocznego w Ghostowi, zabierając ze sobą rzeczy na sprzedaż, wziąłem tą questa pobocznego, który polegał na przyniesieniu trzech kamiennych siekier, za które dostaliśmy punkty rzemieślnictwa, także już jest super. No i wziąłem jeszcze questa od Alvina. Jeszcze go nie wykonałem, także wszystko jeszcze przed nami. Ja niestety, albo i no niestety, to będzie koniec tego odcinka. Krótki, bo krótki, ale no mam nadzieję, że wybaczycie mi to małe faux pas. W każdym razie, tak jak wspomniałem, to byłoby na tyle. Ja mam nadzieję, że mimo wszystko wam się podobało, mimo wszystko będziecie jeszcze witali tutaj niejednokrotnie. Także grał z wami Avres, trzymajcie się i hej!